5 spotkań rozegrają czwartoligowe Wigry w sierpniu. Pierwszym przeciwnikiem będzie drużyna MOSP Białystok, którą suwalscy piłkarze podejmą w pierwszy weekend sierpnia na swoim terenie. Drugi weekend to spotkanie z Kresowią Siemiatycze. Z Promieniem Mońki rozegrają mecz na własnej murawie w kolejny weekend, a 24 sierpnia z drużyną Dąb Dąbrowa Białostocka. W piątej kolejce w ostatni sierpniowy weekend na Zarzeczu podejmą walkę z klubem sportowym Michałowo. Kolejne miesiące są już również zaplanowane. We wrześniu zagrają kolejno z Wisłą Szczuczyn, Warmią Grajewo, KS Śniadowo i ŁKS Łomża. Z 17 kolejek pierwszej rundy ostatnia będzie rozgrywką z drużyną z Szepietowa. Na ten kalendarz rozgrywek jedni kibice po prostu psioczą, ubolewając nad degradacją drużyny. Inni podnoszą argumenty, że wreszcie na boisku pod znakiem Wigier staną suwalscy zawodnicy. Jak się spiszą piłkarze i nowi trenerzy, ostatecznie dowiemy się po 34 spotkaniach nowego sezonu.